koleżanka Katarzyna Nieciak jest szefową wyszkolenia od wielu, wielu lat i będziemy starali się pokazać piękno i wprowadzić nieco w arkana tego pięknego sportu, a jednocześnie zachęcić, pokazać, żebyście nie mieli Państwo żadnych obaw, żeby nas odwiedzać, nawet jeżeli nie będziecie mieli ochoty grać w golfa, czy chociażby przyjść na spacer. Pole Mazury Golf and Country Clubu jest tego naprawdę warte. Jest to pole, które się rozciąga na 85 hektarach i zaprojektowane przez jednego z najbardziej znanych na świecie projektantów pól golfowych, Martina Hautriego, którego rodzina od 3 pokoleń, czyli od ponad 100 lat, zajmuje się projektowaniem pól golfowych. Dość powiedzieć, że w zeszłym roku z okazji stulecia firmy zostało otwarte także pole golfowe w Szkocji Donalda Trumpa, także z największymi tuzami tego sportu. Koleżanka Monika też tu dopilnuje, jak to idzie. Przy okazji, znajdujemy się tutaj w takim centralnym miejscu. Ten budynek nazywamy domem klubowym. Na każdym polu golfowym jest to taka centralna i bardzo ważne miejsce, ponieważ w nim znajduje się przede wszystkim recepcja klubu. To do tej recepcji zawsze się wybieramy najpierw, jak przychodzimy na pole golfowe, o informacje, po to, żeby się zarejestrować, że idziemy, że chcemy, mamy zamiar zagrać w golfa, bądź na przykład po to, żeby poprosić o to, żeby nam sprzedano piłki do treningu. Trening odbywa się na części pola, którą niektórzy nazywają Akademią Golfa, czyli chociażby ten green, ponieważ to miejsce, które jest takim najbardziej świętym miejscem w golfie, to jest miejsce, gdzie trawę przycinamy na wysokość 3-4 mm. Tu znajduje się flaga i dołek, do którego celujemy i chcemy trafić piłką. I właśnie na takim putting greenie, to jest ćwiczebny putting green, który też należy do tego obszaru ćwiczebnego i tu ćwiczymy. Nieco dalej widać zabudowanie, które stanowi w dodatku zadaszone miejsce do trenowania długich uderzeń. To są takie jakby boksy, które chronią nas przed tym, żeby nam się coś złego nie trafiło, ponieważ grając dynamicznie te długie piłki, ta piłka startuje bardzo szybko. Może na... Tutaj jak widzicie, a będę już jako kolegów was traktował sportowych, w związku z tym będę używał formy per ty, a nie per państwo. Naturalny amfiteatr, więc można sobie na tej trawie też już usiąść, bo ja chwilę będę się rozwijał teoretycznie. Najpierw powiem, jaki mamy program. Chcę wyjaśnić nieco, pokazać, po czym podzielimy się na dwie podgrupy i będziemy ćwiczyć długie i krótkie uderzenia. Spróbujemy swojego szczęścia i tego, jak nam się to będzie udać, oczywiście po instruktażu naszym. Ale nie obawiajcie się, każda z tych podgrup będzie próbowała i jednego, i drugiego, czyli i krótkich, i długich uderzeń. Więc będziemy się zamieniać i po tych zajęciach, czy po uderzeniu tych piłek, zaproszę też was na kilka minut na pole golfowe, żeby pokazać, jak to wygląda rzeczywiście, po co się to ćwiczy, jak to pole wygląda, bo pole się zaczyna już tutaj te 200 metrów dalej. Uderzeń. Piłkę od startu do dołka umieścić. A więc taki dołek, dlatego też to jest szczególnie piękno, że nie ma identycznych pól. W innych grach zawsze boisko sportowe ma swoje wymiary i praktycznie to boisko jest identyczne. Natomiast
na całym polu, na całym świecie jest, są dziesiątki tysięcy pól golfowych. Golfa gra około do 200 milionów ludzi nawet. Z tym wiele pojęć jest angielskich, mimo iż próbujemy oczywiście i staramy się jak najbardziej także używać polskich stwierdzeń. Tym niemniej te zabudowania i ten obszar do ćwiczenia długiej gry to jest dużo bardziej przyjęte, że mówimy o driving range'u, a nie o strzelnicy golfowej. Tym niemniej kije. To jest takie wyposażenie golfisty, które składa się i ze sprzętu, i z torby golfowej, i z wózka. Kije golfowe są zbudowane według zasady jednej i tej samej reguły, a mianowicie te kije, których jest najwięcej w torbie golfisty, to są tak zwane żelaza, czy z angielskiego iron. Od razu rzuca się w oczy, że są one różnej długości, a oprócz tego mają różne nachylenie łopatki, którą uderzamy w piłkę. A więc według zasad fizyki im kij jest krótszy i im ma bardziej pochyloną łopatkę, tym piłka leci wyżej i krócej. Oprócz żelaz są kije, które nazywamy drewnami. A wszystko to dlatego, że przed tymi 100 jeszcze laty i te kije były budowane z żelaza, a te główki tych kijów były budowane z drewna. Jak w wielu innych sportach, przyszła to rewolucja technologiczna i ten kij, tej główki nie ma już z drewna, to już jest głównie tytan bądź stal, natomiast stylisko jest już zbudowane z włókna szklanego, z karbonu, co kiedyś też stanowiło tylko i wyłącznie drewno, szczególnie hikorowe, który jest jeden jedyny w zestawie i nazywa się pater. Ten pater to jest kij, którym wtaczamy piłkę do dołka, jak piłka już jest na greenie bądź w jego okolicy. Tu nie chodzi nam o podbijanie tej piłki, tylko otoczenie. I to jest taki najważniejszy kij każdego golfisty, ponieważ on w największym stopniu bierze udział w grze. Wziąłem dokładnie waga piłki golfowej 45,93 grama. Waży jak dobry kamień, jest twarda, więc nikomu nie życzyłbym kontaktu po uderzeniu piłki golfowej, ponieważ naprawdę to boli. Natomiast przy niewielkiej odległości i mocnym uderzeniu tej piłki można stracić po prostu życie. Najważniejszym obsługujemy i odległości bardzo małe, czyli 10 metrów, czyli taki golfista za pomocą tego kija podbija piłkę i toczy na jakieś 10 metrów, ale tym kijem także może pokusić się o posłanie piłki na nieco większą odległość, tak? To jest i te 20-30 metrów. Natomiast maksymalna odległość, ponieważ każdy golfista, dobry czy zły, zna mniej więcej swoją maksymalną odległość, na jaką może posłać piłkę danym kijem, to ten kij najkrótszy, który jest zwany także wedgem, czyli pinem, ma nachylenie 56 stopni i tym kijem posługuje się do jakichś 80-90 metrów. Spróbuję zagrać w kierunku tablicy, która mówi nam o odległości 100 metrów. Pełne uderzenie. Mój kolega tutaj troszkę blisko podszedł, a kamera pewno kosztuje parę złotych. To nie ja odbijam. Mam nadzieję, że piłka nie poleci do tyłu. No i widzicie, że rzeczywiście na jakieś 100 metrów wylądowała. Przy dobrym uderzeniu wycinamy także kępkę trawy. Słuchać piłkę
o jakieś 20 metrów dalej niż tym poprzednim. Każdy golfista, albo może większość, robi takie wymachy, jak ja w tej chwili, to są tak zwane wymachy próbne. Dopiero jak czuję, ok, to powinien być dobry strzał, podchodzi do piłki i stara się zrealizować właściwy strzał. Czy ta piłka była uderzona lepiej, poleciała dużo wyżej i dokładnie te 20 metrów dalej. Czasami trudno ją zauważyć, jak startuje i gdzie leci. Najłatwiej jest zawsze nieco stojąc z tyłu za zawodnikiem. I tutaj może też jest miejsce od razu powiedzieć, że jeżeli gramy w golfa, to jest gra towarzyska. Czyli gramy najczęściej z kimś. I to nie tylko dlatego, że mamy z kimś pogadać, ale każdy w takiej grupie jest zobowiązany do tego, żeby śledzić, gdzie kolega zagrał piłkę. Żeby potem znaleźć tą jego piłkę. Im dłuższy kij, tym tak naprawdę trudniejsze jest uderzenie. Ta odległość jest większa i dokładne trafienie po środku główki kija sprawia większy kłopot. Widzicie? To jest bardzo złe uderzenie było. Lekko się przechyliłem i już trafiona piłka została kantem kija. Piłka nie podniosła się w ogóle w powietrze. Serdecznie. A reszta osób rusza ze mną. I zapraszam tam. Kasia, kije tam wystawiłaś, tak? To jest takie klasyczne z drewna i one się łamią bardzo często. Ale bywają także podstawki robione z sztucznego tworzywa i wtedy dłużej. Dla mężczyzny, prawdziwego pana. Tak! Dla prawdziwego mężczyzny. Oj, oj, oj. Uważajcie, kochani, na razie jeszcze nie machamy kijami, ponieważ można przy tym zrobić komuś krzywdę. Chodźcie, stańcie tu tak, żeby każdy widział. Troszeczkę miejsca obok. Pierwszą rzecz, którą potrzebujemy, to jest jak trzymamy kija golfowego. Bierzemy kija tak przed sobą, na wyprostowanej ręce, aby był prostopadle do miejsca. W prawej ręce trzymamy tego kija, jeżeli jesteśmy praworęczni. I teraz lewą dłonią podchwytem, czyli palce od spodu, kciuk na wierzchu. Ta druga dłoń, którą trzymaliśmy w dół, poślizguje się do dołu i otacza ten lewy kciuk. I znowu jest od dołu palce, kciuk na górę. Dłoń przy dłoni jak najbliżej siebie, tak? I teraz mamy ten uchwyt, ale czasami może się zdarzyć tak, że ta główka jest wykrzywiona w którą stronę. Chodźcie tutaj bliżej, żeby to zobaczyć. Szczególnie tam z tyłu Państwo. Teraz stoję w ten sposób, że prostopadła do linii, którą będę chciał uzyskać do linii uderzenia, tak? Więc jeżeli się uchwyt tak, że zobaczycie, ta linka jest zakrzywiona w lewą stronę, to jest to zamknięty, więc trzeba go po prostu przekręcić w ten sposób, aby krawędź tarczy była prostopadła do kierunku uchwytu. Ok? Uwaga, chodźcie teraz tutaj troszkę z przodu, żeby zobaczyć tutaj dokładnie. A mianowicie, zróbcie to sobie. Teraz drugą najważniejszą rzeczą oprócz tego uchwytu, który już poznaliśmy, tak, jest w jaki sposób stoimy do tej piłki. Czyli bierzemy piłkę golfową, stoimy tak, aby ta piłka była dokładnie między naszymi stopami,
jak już mówiliśmy, czubki, linia, która przechodzi przez czubki palców, przez kolana, przez biodra, przez barki. Pokazuje linię, którą, czyli wzdłuż której będziemy chcieli zagrać piłkę. Mamy właściwy ruchy, ramiona wyprostowane, kij przed sobą. Rozsuńcie się tak, żeby nikt nikomu nie zachodził. Wyprostowane ręce, przodu i u góry na razie. Wyprostowane ręce. Uchwyt właściwy. I teraz musimy tego kija opuścić. A więc ręce wyprostowane, opuszczamy jak najmniej, spokojnie, spokojnie. A zobaczcie, te mięśnie ramion zakręcą się tutaj z mięśniami piersiowymi. Dalej praktycznie nie możemy opuścić tego kija, jeżeli trzymamy go w miarę sztywno. A więc co musimy zrobić? Ugiąć, nachylić się w biodrowych zawiasach, czyli w stawach biodrowych. A więc pochylamy się, spinając w stawie biodrowym. Jak kij zawiśnie jakieś 20 cm nad ziemią, rozluźniamy nadgarstki. I ono pada na ziemię. Do tego pozostało nam więc tylko jeszcze odrobinę ugięcie kolan i już jesteśmy w postawie golfowej. Walker w potworze Quicksand, także zostańcie razem z nami.
Jesus.